Otwórzmy na Ewangelii według Mateusza, 28 rozdział. Matthew 28, verses 16 through 20. Wersety od 16 do 20. Could you read that, Michał? A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Okay, let's pray. Pomódlmy się. Heavenly Father, we come before you this morning. Ojcze Niebieski, przychodzimy dzisiaj do Ciebie tego poranka. And we pray that you would change our lives through the Word of God. I modlimy się, abyś zmienił nasze życia przez Słowo Boże. We know that you are glorious in all your ways. Wiemy, że jesteś chwalebny na wszelkie sposoby. And Lord, we want you to get the glory in this life. I Panie, chcemy, byś otrzymał chwałę przez te nasze życie. So we pray to that end that you would help us to understand this passage. Więc modlimy się, byś pomógł nam zrozumieć ten fragment z Biblii. And that we would be doing the things that you've called us to do while we're still on this earth. I abyśmy robili te rzeczy, do których nas powołałeś na tej ziemi. So now, Lord, I even ask that you would remove all the distractions. Teraz modlę się o to, byś usunął wszystko, co może nam przeszkadzać. All the things outside of us. Wszystkie rzeczy spoza nas. Maybe all the things that we're thinking about. Może rzeczy, o których myślimy. And that you would help us through the ministry of the Holy Spirit to be attentive to your word. I żebyśmy byli uważni, co Słowo Boże nas uczy. And this we pray in Jesus' name. Modlimy Amen. Się o to w imieniu Jezusa. Amen. Okay. Co tu robisz? What are you doing here? This is one of the first phrases I learned in Polish. Co tu robisz? Jest to jedno z pierwszych zdań, które nauczyłem się w języku polskim. What are you doing? It's a handy phrase to break the ice after church. Jest to dobra fraza, by przełamać lody po nabożeństwie. And I'm trying to talk in Polish with people. Próbuję mówić po polsku z ludźmi. And so it's like this. Co tu robisz? Więc tak to wygląda. Pytam się, co tu robisz? Ja jem ciasto. I'm eating a cake. A, dobrze. Oh, it's good. A ty, co tu robisz? What about you? What are you doing here? Ja też jem ciasto. I'm eating a cake too. Bardzo dobrze. Very good. Miłego dnia. Have a nice day. What is it? How do you say it? It's night? Oh, what is it? You too? Nawzajem. Yeah, okay. So, it's an important question. Co tu robisz? Więc jest to ważne pytanie. What are you doing? Co tu robicie? What are you doing here? Co tu robimy? What are we doing? What are we doing here? Co my tutaj robimy? What are we doing here before we go to heaven? Co robimy, zanim pójdziemy do nieba? What are the things that God has called us to do? Czym są rzeczy, do których Bóg nas powołał? It turns out this question is a little bit more important than finding out if people are eating cake or not. Wychodzi na to, że to pytanie jest ważniejsze niż to, czy ktoś zjadł czy nie ciasto. Because we need to know what to do before we go to heaven. Bo musimy wiedzieć, co robić, zanim pójdziemy do nieba. And if we know what to do, then we can be found doing the things that God has called us to do. A jeśli będziemy wiedzieć, co robić, to może się okazać, że będziemy robić te rzeczy, do których Bóg nas powołał. So what are we supposed to be doing now? Więc co teraz powinniśmy robić? Well, the short answer is make disciples. Krótka odpowiedź brzmi czynić ludzi uczniami. In these verses 16 through 20 in Matthew chapter 28,
te wersety z Ewangelii według Mateusza, 28 rozdział, wersety od 16 do 20. Really the crux of it is make disciples. Więc ta myśl przewodnia jest taka: czyńcie ludzi uczniami. And so I want to understand a few things about this commission that Christ has given his disciples. Więc chcę zrozumieć kilka tych rzeczy, które przekazał Jezus do swoich uczniów, by czynić uczniami. So let's just understand where we are in the book of Matthew. Więc zrozummy to, gdzie jesteśmy w Ewangelii Mateusza. We're in Matthew chapter 28. Jest to rozdział 28. There is no Matthew chapter 29. Nie ma 29 rozdziału. So we're at the end of the road here. Więc jesteśmy na mecie, na końcu tej księgi. At this point Jesus has died for sin. Więc tutaj już Jezus umarł za nasze grzechy. Maybe I should say died for sinners. Może powinienem powiedzieć umarł za grzeszników. Risen from the dead. Został wskrzeszony z martwych. Has appeared several times to his disciples. Kilkakrotnie pojawił się swoim uczniom. And now he gives this great commission. I teraz daje on to wielkie posłanie. First thing I want you to understand about the Great Commission is the prominence of the Great Commission. Pierwszą rzeczą, którą chcę, żebyście zrozumieli na temat tego wielkiego posłania, jest to, ta nadrzędność tego posłania. So understand the prominence of the Great Commission, verse 16. Zrozummy nadrzędność tego przesłania w wersecie 16. The verse is simple. Werset jest prosty. Now the 11 disciples went to Galilee. A 11 uczniów poszło do Galilei, to the mountain which Jesus had directed them. Na górę, gdzie im Jezus przykazał. And yet there's one word here that should really catch our attention. Jest tutaj jedno słowo, które powinno zwrócić naszą uwagę. Galilee. Galilei. Galilee, this is important in Matthew chapter 28. Galilea jest ważna w tym rozdziale. In fact, if you look at Matthew chapter 28 verse 7, you see the word Galilee again. W wersecie 7, 28 rozdziału ponownie widzimy słowo Galilei. When the women who came to Jesus' tomb met the angel, kiedy kobiety przyszły do grobu Jezusa, kiedy tam spotkały aniołów, the angel said, then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. Verse 7. And behold, he is going before you to Galilee. Więc w wersecie 7 czytamy: a idąc śpiesznie powiedział uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei. And yet again we see this word Galilee in verse 10 of the same chapter. W wersecie 10 tego samego rozdziału widzimy też to słowo Galilei. As the ladies are going to tell the disciples, Jesus himself appears to the ladies. Więc the ladies are going to tell the disciples. Więc kobiety idą do uczniów, by powiedzieć im o tym. Jesus himself appears to the ladies. Jezus pojawia się tym kobietom. And he says, do not be afraid, verse 10, go and tell my brothers to go to Galilee. I w wersecie 10 mówi on: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei. So why is Galilee so important? Dlaczego Galilea jest tak ważna? Well, Matthew is bringing his whole gospel to a point here. Więc Mateusz tutaj sprowadza całą tą Ewangelię do tego punktu. He's underscoring the importance of the Great Commission. On tutaj dodaje wartości temu wielkiemu posłaniu. In fact, Matthew is leaving some things out that happened after Jesus rose again from the dead. Nawet Mateusz pomija pewne rzeczy, które wydarzyły się po zmartwychwstaniu Jezusa. For example, in the other gospels we see that Jesus appeared to Mary Magdalene. W innych Ewangeliach czytamy, że Jezus objawił się Marii Magdalenie. Also to Peter and John. Również I'm sorry. Peter and John saw the empty tomb. Piotr i Jan zobaczyli pusty grób. But Matthew doesn't mention that. Ale Mateusz nie wspomina o tym. Jesus appeared to the two disciples on the road to Emmaus. Jezus objawił się dwóm uczniom, którzy szli do Emmaus. Jesus appeared to the 10 disciples without Thomas. Jezus pojawił się 10
apostołom oprócz Tomasza. But Matthew doesn't mention these things. Ale Mateusz nie wspomina o tym. Jesus appeared to the 11 disciples with Thomas. Jezus pojawił się 11 apostołom wraz z Tomaszem. And to the 7 disciples when they were fishing. I do 7 apostołów, kiedy oni łowili ryby. But Matthew doesn't mention these things. Ale Mateusz nie wspomina o tym. He's being very selective in what he picks out. On bardzo selektywnie podchodzi do rzeczy, które wspomina. And so we should be thinking, what's so important about them going to Galilee? Więc powinniśmy zadać sobie pytanie, co jest takiego ważnego w pójściu do Galilei? Matthew is emphasizing the importance of the Great Commission. Mateusz tutaj podkreślał tą ważność tego wielkiego posłannictwa. God is working in the world now through the means of the Great Commission. Bóg działa na świecie teraz poprzez właśnie to wielkie posłannictwo. And so now we get to be up, so to speak, on the mountain with the disciples. Więc można powiedzieć, że my powinniśmy być na górze razem z uczniami Jezusa. So that we can hear what Christ is commanding us to do now. Abyśmy mogli słyszeć, co Chrystus mówi nam teraz. Now notice in verse 16, it's the 11 disciples. Zobaczmy na werset 16. Mamy tu 11 apostołów. I think we all know why it's 11 and not 12. I think we all know why it's just 11 and not 12 disciples. Myślę, że wszyscy wiemy, dlaczego jest tutaj tylko 11 uczniów, a nie 12. And that's because Judas has now committed suicide. Ponieważ Judasz popełnił samobójstwo. After he betrayed Christ. Po tym, jak zdradził Jezusa. And so now the 11 are here with Jesus on the mountain. Więc widzimy tutaj, jak 11 uczniów jest na górze z Jezusem. And it's very likely that there's actually more than 500 other people with them as well. Bardzo prawdopodobne, że jest tutaj również 500 innych ludzi razem. Because we know from 1 Corinthians 15:6 that Jesus appeared to more than we know from 1 Corinthians 15:6. Ponieważ wiemy z drugiego listu do Koryntian, rozdział 15, werset 6, that Jesus appeared to more than 500 at one time. Że Jezus pojawił się ponad 500 ludziom za jednym razem. And so when we try to figure out when that was, it seems most likely right here. Więc kiedy chcemy odgadnąć, kiedy to się wydarzyło, to najprawdopodobniej to właśnie tutaj się wydarzyło. He's in Galilee, where much of his ministry was focused. Jest on w Galilei, gdzie prowadził on większość swojej służby. And here likely there will be followers in the area of Jesus in Galilee. Bardzo prawdopodobne, że w tym obszarze, w tym rejonie byli uczniowie Jezusa w Galilei. And this is a mountain that Jesus had told the disciples to go to. Jest to góra, o której Jezus powiedział swoim uczniom, by tam poszli. And so then he gives this commission to the 11 and likely to 500 others. Więc daje on tutaj swoje posłannictwo 11, a bardzo prawdopodobne, że 500 ludziom zgromadzonym. Okay. Great. And the next thing I want you to know is the agents of the Great Commission. The agents of the Great Commission. Druga rzecz, na którą chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, to będą takie środki tego wielkiego posłannictwa. And from verse 17. Werset 17. And when they saw him, they worshipped him. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. And so we see the people that came to Jesus were worshippers. Więc widzimy tutaj, że ludzie, którzy przyszli do Jezusa, byli tymi czcicielami. This may seem very obvious to us, but I don't want to pass over it too fast. This may seem so obvious, but I don't want to pass over it too fast. Może być to dla nas oczywiste, ale nie chciałbym tego tak szybko pominąć. But Jesus deserves worship. Widzimy tutaj, że Jezus wymaga uwielbienia. There's other times in the Bible where people are worshipped. Są inne fragmenty w Biblii, gdzie ludzie wielbili Boga. Or when angels are worshipped. When people are worshipped. Sometimes, yeah, people start to be worshipped. Czasami widzimy, że w Biblii ludzie czczą innych ludzi, że czczą aniołów.
Czy wielbią aniołów? Mm-hmm. And sometimes when angels are worshipped, and every time it's stopped. I za każdym razem, kiedy aniołowie są wielbieni, jest powiedziane, żeby przestali tego robić. And we can see an example of that clearly in Acts chapter 10. Widzimy taki jasny przykład tego w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10. Acts chapter 10 with Peter in verses 25 to 26. This is one example. Acts 10:25. Mhm, widzimy tutaj jeden z tych przykładów w Dziejach Apostolskich, rozdział 10, werset 25. Widzimy tutaj, jak Piotr... Go ahead, you can read it. Widzimy, a gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. And then also 26 too. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań, i ja jestem tylko człowiekiem. And yet, when Jesus is worshipped, he doesn't stop them from worshipping him. A jednak, gdy ludzie oddają pokłon Jezusowi, on nie powstrzymuje ich, by go wielbiono. Well, the answer is obvious. It's because Jesus is God. Odpowiedź jest oczywista. Dzieje się tak dlatego, że Jezus jest Bogiem. So Jesus is worthy of all worship. Więc Jezus jest godzien wszelkiej chwały. But you know, these people weren't only worshipers. Some of them were doubters. Ale ci ludzie, to nie wszyscy z nich byli czcicielami. Niektórzy byli wątpiący. It's really a kind of an interesting line, but some doubted. W Mateusza, w 28 rozdziale, w naszym fragmencie, widzimy interesujący werset, w którym czytamy, że niektórzy wątpili. Some doubted. Powątpiewali. We don't really know what they were doubting. Tak naprawdę nie wiemy, w co oni powątpiewali. We just know that they doubted. Wiemy tylko, że powątpiewali. Maybe they doubted that the person standing in front of them was really Jesus. Może wątpili, że ta osoba, która stoi przed nimi, to naprawdę jest Jezus. Maybe some among the 500 doubted that Jesus really rose again from the dead. Może niektórzy z tych 500 ludzi wątpili, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. But we do learn an interesting lesson from this. Ale uczymy się tutaj interesującej lekcji. That God uses imperfect people in his work. Że Bóg używa niedoskonałych ludzi dla swojego dzieła. In such a great moment of Christ resurrected, you would think there would be no doubts. To jest taki wielki moment zmartwychwstania Jezusa. Myślelibyśmy, że nie było żadnych wątpliwości. And we don't see Jesus say, "All right, all of you who are doubting, get out of here." Nie widzimy tutaj, żeby Jezus mówił: okej, okay, więc wszyscy z was, którzy wątpią, odejdźcie stąd. So Jesus uses imperfect people for his perfect purposes. Jezus używa niedoskonałych ludzi dla swoich doskonałych celów. So if you're in here today and you feel like I can't really be used by God, więc jeśli tutaj jesteś dzisiaj i myślisz, tak naprawdę to ja nie mogę być używany przez Boga, if God has saved you, jeśli Bóg zbawił cię, and if God is transforming you, jeśli Bóg przemienił cię, then you can be used by God for his purposes. To możesz być używany przez Boga dla jego celów. Listen, this great commission is not just for the spiritual elite. Posłuchajcie, to wielkie posłannictwo nie jest tylko dla jakiejś duchowej elity. It's not just for pastors. To nie tylko dla pastorów. It's not just for missionaries. Nie tylko dla misjonarzy. It's for disciples. Ale dla uczniów. And every believer is a disciple. A każdy wierzący jest uczniem. With all of our weaknesses. Wszyscy mamy nasze słabości. With all of our struggles. Ze wszystkimi naszymi zmaganiami. We commit ourselves to the Lord's work. Powierzamy się dziele Bożemu. And the Lord will use us. I Bóg będzie nas używał. If you read through the Bible, jeśli przeczytacie Biblię, you'll notice that God has always used imperfect people.
to zobaczycie, że Bóg zawsze używał niedoskonałych ludzi. Except for Jesus. Oprócz Jezusa. He was perfect. On był doskonały. But just think for a second. Ale pomyślcie przez chwilę. Noah. Noe. Was a drunkard. Był pijakiem. Abraham was a liar. Abraham był kłamcą. David was an adulterer. Dawid był cudzołożnikiem. Peter denied the Lord three times. Piotr zaparł się Jezusa trzykrotnie. And then even after Pentecost, Peter, even after receiving the Holy Spirit, nawet po pięćdziesiątnicy, nawet po otrzymaniu Ducha Świętego, Peter started to compromise the gospel. Piotr szedł na kompromisy z Ewangelią. Now that doesn't make it okay that these people struggled with these things. It's not okay for us to struggle with these sins. To nie jest w porządku, gdybyśmy my zmagali się z tymi rzeczami. But none of us have arrived at perfection yet. Ale nikt z nas nie stał się jeszcze doskonały. And God wants to use us and transform us. Bóg chce nas używać i przemieniać nas. So you can't say, well, God can use him, but not me. Nie możesz więc powiedzieć, no tak, Bóg może go używać, ale nie mnie. But whatever the cause of the doubts were in verse 17, ale jakakolwiek mogła być przyczyna powątpiewania w wersecie 17, they were likely all dispelled with verse 18. They were likely all done away with in verse 18. To w wersecie 18 tutaj wszystkie te wątpliwości zostały rozwiane. Jest to trzecia rzecz, którą chcę, żebyście wiedzieli. Be confident in the authority of the Great Commission. Bądźcie pewni co do autorytetu, co do tej władzy wielkiego posłannictwa. And Jesus came and said to them, 18 werset. A Jezus przystąpiwszy, all authority in heaven and on earth has been given to me. Rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. This is really a stunning statement. To takie szokujące stwierdzenie. Only the Lord has this kind of authority. Tylko Pan ma tego rodzaju władzę. And think about it for a second. Pomyślcie o tym przez chwilę. Think of the most powerful people in the world. Pomyślcie o najpotężniejszych ludziach na świecie. For example, Donald Trump. Na przykład Donald Trump. Maybe he's one of the most powerful people in the world. Może jest jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie. And certainly he does have some power to mobilize military. Z pewnością ma on pewną władzę, by wysłać gdzieś wojsko. And do other acts of a president. I robić inne rzeczy, co do których ma uprawnienia jako prezydent. But Donald Trump can't make laws in Norway. Ale Donald Trump nie ma prawa ustanawiać prawa w Norwegii. And we could go on. Możemy kontynuować z przykładami. I remember when I lived in Santa Clarita. Pamiętam, że kiedy mieszkałem w Santa Clarita. Yeah, or California. Albo w Kalifornii. Everything's in Spanish in America. Wszystko jest po hiszpańsku, jeśli chodzi o miejscowości w Ameryce. I lived in a complex of apartments. Żyłem w takim kompleksie mieszkań. And the complex hired out a patrol car. I w tym kompleksie mieszkań był wynajmowany taki samochód do patrolowania okolicy. So if somebody parked in a spot without a guest parking pass. Więc jeśli ktoś zaparkował na parkingu, a nie miał karty gościa, mogli oni napisać mandat i go położyć na samochód. But that patrol car only had authority within our complex of apartments. Ale ten samochód patrolowy miał on tylko władzę na terenie tego kompleksu mieszkań. And plus it was a Nissan Leaf. Był to Nissan Leaf. And that's like an electric car. Był to samochód elektryczny. So it has to be the most unintimidating car I've ever seen. Więc musi być to taki w ogóle nie budzący żadnej grozy samochód, najbardziej taki
niebudzący grozy samochód, jaki widziałem. It's not fast. Nie jest szybki. It's not strong. Nie jest mocny. The best thing it has going for is it's very quiet. Najlepszą rzeczą, którą można o nim powiedzieć, jest to, że jest bardzo cichy. So it can kind of sneak up on you. I guess that's something. Więc on tak jakby cię trochę śledził, to może coś w tym jest. But if I was driving down the road, ale kiedy jechałem ulicą, and the Nissan Leaf was behind me and tried to turn on the sirens, i kiedy ten Nissan jechał za mną i włączył te syreny, I would have no obligation to pull over to the side of the road. Gdyby tak się stało, to nie musiałbym zatrzymać się przy drodze, because he's limited in the authority to our condo complex. Ponieważ jest on ograniczony, jego władza jest ograniczona tylko do tego kompleksu mieszkaniowego. And so we could think about this in every sphere of authority in our lives. Więc możemy pomyśleć o tym, że w każdej sferze naszego życia, that it's limited in some way. Każda sfera jest any authority in our life is limited. Władza w każdej sferze w naszym życiu jest w pewien sposób ograniczona. Now, I'm not saying that you shouldn't submit to authority. Nie mówię tego, żebyście nie poddawali się władzy. I'm just saying that Jesus makes a very amazing statement in verse 18. Mówię tylko to, że w wersecie 18 Jezus mówi niesamowite stwierdzenie. All authority. Wszelka władza. In heaven and on earth. Na niebie i na ziemi. That's everything and that's everywhere. To znaczy wszystko, to znaczy wszędzie. And so if these disciples were doubting if they would be able to continue on Christ's work, więc jeśli ci uczniowie, którzy powątpiewali, jeśli oni mogli kontynuować to dzieło Chrystusa, this would encourage their hearts. To stwierdzenie, ono dodałoby odwagi ich sercom. That Christ would give them the ability to fulfill his mission. Że Chrystus dawał im zdolność wypełniania ich misji. I'm not strong enough to reach the lost. Nie jestem wystarczająco silny, by dotrzeć do zgubionych. Are you? Z Ewangelią, czy wy jesteście? I'm not strong enough to pour my life into other people. Nie jestem wystarczająco mocny, by przelewać swoje życie dla innych ludzi. Are you? Czy wy jesteście? I can't change somebody's heart. Nie mogę zmienić czyjegoś serca. Can you? Czy wy możecie? No, of course not. Oczywiście, że nie. But by God's power working through us, we can. Ale przez Bożą moc działającą w nas, my możemy to robić. Because Christ has all authority. Ponieważ Chrystus ma wszelką władzę. Christ has all authority, and so the success of the mission is guaranteed. Chrystus ma wszelką władzę i dlatego powodzenie naszej misji jest zagwarantowane. But there's another application. Ale jest też inne zastosowanie. Because Jesus has all authority, z powodu tego, że Chrystus ma wszelką władzę, we have to obey. Musimy być mu posłuszni. Now think about this for a second. Pomyślcie o tym przez chwilę. When I lived in California, I worked in an office job. Kiedy mieszkałem w Kalifornii, miałem pracę biurową. And if my coworker asked me to do something for them, I would probably do it. Gdyby mój współpracownik poprosił mnie, żebym w czymś mu pomógł, wykonał jakąś pracę dla niego, prawdopodobnie bym to uczynił. I might not do it right away. Może nie od razu. It might not be the first on my priority list. Może to nie byłby mój priorytet na liście priorytetów. But if my boss asked me to do something, ale gdyby mój szef mnie poprosił, then it would be working its way up my priority list. To znalazłoby się na liście moich priorytetów. But then if my boss's boss asked me to do something, ale gdyby szef mojego szefa poprosiłby mnie o coś, yes sir, right away sir. Tak, proszę pana, od razu oczywiście to zrobię. And then if my boss's boss's boss, ale gdyby szef szefa mojego szefa, in this case would have been John MacArthur, w tym to oznaczałoby, że byłby to John MacArthur, then I would have done anything I could to do it right away. To zrobiłbym wszystko, co w mojej mocy, by zrobić to od razu. As the level of authority increases, kiedy zwiększa się poziom tej władzy, so does that
desire to do it. Zwiększa się również to pragnienie, by to zrobić. So when Jesus says, "I have all authority," więc kiedy Jezus mówi, mam wszelką władzę, now do this, więc rób to. We can't just say, "I don't really feel like it." To nie możemy powiedzieć, no wiesz, tak naprawdę to nie chce mi się. It's not really my thing. To nie jest moja rzecz. That's their thing. To jest ich rzecz. Oh, we pay the pastors to do that. My płacimy pastorowi, by to robił. That's not how it works. To nie w ten sposób funkcjonuje. Because Jesus calls you to do it. Ponieważ Jezus wzywa ciebie, byś to robił. So what is it that he calls you to do? Więc do czego on ciebie wzywa? And that's where we get to the process of the Great Commission, the fourth thing. Więc czwartą rzeczą, o której będę mówił, to proces tego wielkiego posłannictwa. So we need to fulfill the process of the Great Commission. Musimy wypełniać proces wielkiego posłannictwa. And we see this in verse 19. Widzimy to w wersecie 19. In the first part of verse 20. I w pierwszej części wersetu 20. Jesus says, "Go therefore." Jezus mówi: "Idźcie tedy." Therefore, looking back to his full authority, dlatego, zatem, patrząc na jego pełną władzę, he tells us to go and make disciples. Mówi on, byśmy szli i czynili uczniami. Now, I already told you that the main crux, the main point of the Great Commission is make disciples. Już wam powiedziałem, że tym głównym elementem wielkiego posłannictwa jest czynienie uczniami. And the reason why I say that is because of the grammar in the Greek. Powodem, dla którego to powiedziałem, jest gramatyka w języku greckim. Make disciples is a verb. Idźcie uczniami, czyńcie uczniami, jest czasownikiem. But go and baptize and teach. Ale idźcie, chrzcicie i nauczajcie. Are participles. Są to imię słowy. And those words help to show you how to make disciples. Te słowa pokazują, jak czynić uczniami. So how do you make disciples? Więc jak czynisz uczniami? You go. Idziesz. You baptize. Chrzcisz. And you teach. I nauczasz. But it's all part of the package of making disciples. Ale wszystko to są elementy tego pakietu czynienia uczniami. So what is a disciple? Więc kim jest uczeń? One person wrote this. Ktoś napisał to. A disciple is a committed. Uczeń jest to ktoś, kto jest zobowiązany. Growing. Kto wzrasta. And obedient follower of Jesus Christ. I kto jest posłusznym naśladowcą Jezusa Chrystusa. In short, we could say a disciple is a learner. W skrócie, możemy powiedzieć, że uczeń jest kimś, kto się uczy. And a follower. I jest naśladowcą. And Jesus wants his disciples. Jezus chce, aby jego uczniowie to make disciples. Również czynili innych ludzi uczniami. And when those disciples are made, a kiedy już uczynią ludzi uczniami, then they make disciples. To ci ludzie znowu czynią innych uczniami. So it's reproduction. Więc jest to taka reprodukcja. Disciples making disciples. Uczeń czyni uczniów. Making disciples. Który czyni uczniów. Making disciples. Który czyni uczniów. I tak dalej. And so on. So how do we do this? What is the process of the Great Commission? Więc jak to robimy? Jaki jest proces wielkiego posłannictwa? No doubt the disciples would have thought back to how Jesus ministered to them. Bez wątpienia uczniowie wracali pamięcią do tych chwil. They would have thought back to how Jesus discipled them. Szli oni w pamięci do tych chwil, kiedy Jezus czynił ich uczniami. And we'll look at a few examples of how Jesus discipled his disciples. Będziemy patrzeć na kilka momentów, kiedy Jezus czynił uczniami. And we can certainly learn from Jesus' example in that way. Oczywiście w ten sposób możemy uczyć się z przykładu Jezusa. But we don't need to replicate everything that Jesus did for his disciples. Ale nie musimy kopiować wszystkiego, co robił Jezus odnośnie swoich uczniów. And the reason why is because we're not God like Jesus was. Powodem jest to, że my nie jesteśmy Bogiem w odróżnieniu do Jezusa. For example, na przykład
You don't need to send your disciples into the cities that you're going to. Nie musicie posyłać swoich uczniów do miasta, do którego zmierzacie. And prepare the way for your coming. I żeby przygotowali drogę dla was. So, but we can still learn from how Jesus discipled his disciples. Ale możemy uczyć się od Jezusa, w jaki sposób on uczył, on czynił uczniami swoich uczniów. Because what he was doing is the same thing that he calls us to do. Ponieważ to, co on robił, jest tą samą rzeczą, do której Jezus nas powołał, abyśmy my robili. And so do you think Jesus did it a pretty efficient way? Więc czy myślicie, że Jezus robił to w taki efektywny sposób? Do you think he did it with wisdom? Czy myślicie, że robił to z mądrością? I think so. Ja tak myślę. But as we look at these verses 19 and 20, ale kiedy patrzymy na wersety 19 i 20, Jesus actually gives us the paradigm that we're to follow. Jezus daje nam tutaj taki paradygmat dla nas, byśmy za nim podążali. And so the first part of this great commission is go. Więc pierwszą częścią tego wielkiego posłannictwa jest idźcie. Sometimes it could even be translated as having gone. Czasami można to przetłumaczyć jako poszedłszy. And the assumption here is that some people will go to other nations. Więc zakłada to to, że niektórzy z tych uczniów pójdą do innych narodów. Because Jesus says, make disciples of all nations. Ponieważ Jezus mówi, idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. So the scope of the Great Commission is the entire world. Więc zakres tego wielkiego posłannictwa to cały świat. We can see that in Revelation chapter 5, for example. Widzimy to na przykład w Księdze Objawienia w rozdziale 5. Where we see that Christ redeemed people from every people, tribe, tongue and nation, I think. Kiedy widzimy, że Jezus tam odkupił ludzi ze wszystkich ludów, plemieniów i języków. And so we're to go to all the nations. Więc mamy iść do wszystkich narodów. So somebody might say, ktoś mógłby powiedzieć, well, this only applies to international missions. To ma zastosowanie tylko do misji międzynarodowych. Since I don't feel the call in my heart to go somewhere else. A ponieważ ja nie czuję w swoim sercu powołania, by pójść w jakieś inne miejsce, this really doesn't apply to me. To tak naprawdę to nie ma to zastosowania dla mnie. Well, fair enough. This does have the whole world in view. No ale zobaczmy. Tutaj widzimy, że zakres to jest cały świat. But still, you're part of one of those nations. A wy jesteście częścią jednego z tych narodów. And this nation isn't evangelized. A ten naród nie jest zewangelizowany. So you can't escape the application. Więc nie możesz powiedzieć, że to zastosowanie nie jest dla ciebie. Whether God calls you to some tribe in the jungle, niezależnie czy Bóg powołuje cię do jakiegoś plemienia w dżungli, or calls you to talk to your coworker, albo będzie cię popychał do pójścia do swojego współpracownika, you need to be intentional in fulfilling the Great Commission. To powinieneś intencjonalnie myśleć, jak wypełniać to wielkie posłannictwo. This word go, to słowo idźcie, seems to have the idea of intentionality. Wydaje się, że ma ono, zawiera ono w sobie taką myśl bycia intencjonalnym, żeby to robić. And we can see that actually, for example, in Acts chapter 8. Możemy to zobaczyć w Dziejach Apostolskich w rozdziale 8. We won't turn there right now. Teraz tam nie idziemy. But after the persecution of Stephen, the believers were dispersed. Ale po prześladowaniach Szczepana wierzący zostali rozproszeni. And they went about preaching the word. No i wtedy rozchodzili się i głosili słowo. So they were intentional as they had to flee from their land, they kept preaching the word of God. Mieli oni tę intencję, kiedy oni byli właśnie w tym rozproszeniu, oni szli i głosili Słowo Boże. And so also we need to be intentional to meet unbelievers and try to give the truth of the gospel to them. Więc my również powinniśmy być w tym intencjonalni, by
spotykać niewierzących i by ogłaszać im Słowo Boże. And I say this as much to myself as I do to you. Ja to głoszę w takim samym stopniu do siebie, w jakim głoszę to do was. We should cross the street to say hi to our neighbors. Powinniśmy przejść przez ulicę, by powiedzieć dzień dobry naszym sąsiadom. Maybe you can invite your coworker to lunch. Może powinieneś zaprosić swojego współpracownika na obiad. Maybe you could hand a tract to the mechanic. Może powinieneś dać traktat ewangelizacyjny mechanikowi. Maybe you could tell the person at the park about the Lord. Może powinieneś powiedzieć jakiejś osobie w parku na temat Pana Jezusa. We certainly ought to pray and pray and pray for opportunities. Ale z pewnością powinniśmy modlić się i jeszcze raz modlić się o to, by Bóg dawał nam okazję ku temu. So what's the next part of this great commission? Więc jaka jest następna część tego wielkiego posłannictwa? Well, Jesus says baptizing them. Jezus mówi chrzcząc je. Now we don't want to say first of all that baptism doesn't save anybody. No chcemy powiedzieć, że chrzest nikogo nie zbawia. Baptism comes after somebody gets saved. Chrzest następuje po tym, jak ktoś zostaje zbawiony. Baptism is a sign of what God has done for you. Chrzest jest znakiem tego, co Bóg zrobił dla ciebie. And so we see that this part of the Great Commission is focusing on evangelism. Więc widzimy, że ta część wielkiego posłannictwa skupiona jest na ewangelizacji. And being used by God to make converts. I na byciu używanym przez Boga, by czynić ludzi zbawionymi. Because once somebody becomes a believer, they should get baptized. Ponieważ kiedy ktoś staje się wierzącym, to powinien zostać ochrzczony. It's a matter of us obeying what Christ has commanded. Więc chodzi tu o to, by być posłusznym temu, co Jezus nakazał nam. I think we want to be quick to say that Jesus isn't telling us to go grab somebody and force them to be baptized. Myślę, że powinniśmy bardzo jasno powiedzieć, że Jezusowi nie chodzi o to, żeby kogoś złapać i zanurzyć go w wodzie i ochrzcić. So Jesus is assuming we're going to preach the word of God to them. Jezus zakłada, że najpierw będziemy głosić im Słowo Boże. Or more particularly, preach the gospel to them. A mówiąc bardziej konkretnie, by głosić im Ewangelię. That gospel which is the power of God to salvation. Tą Ewangelię, która jest mocą Bożą ku zbawieniu. To anyone who believes. Dla każdego, kto wierzy. And when they come to saving faith in Christ. A kiedy przychodzą oni do zbawczej wiary w Chrystusa. Then part of the Great Commission is baptizing them. To następną częścią wielkiego posłannictwa jest ochrzczenie ich. And seemingly within the church, the local church. Within the local church. W tym lokalnym kościele. Now notice here, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Zauważmy, że chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I want you to notice this is a great passage about the Trinity. Chcę, żebyśmy zwrócili uwagę, że jest to wielki fragment na temat Trójcy. We see that they're to be baptized in the singular name. Widzimy, że mamy chrzcić w imieniu liczba pojedyncza of the Father, Ojca, the Son, Syna and the Holy Spirit. I Ducha Świętego. I understand in Polish we don't do much with the thes, right? Rozumiem, że w języku polskim nie ma rodzajników określonych, takich jak we. But there's thus in Greek. Ale jest taki rodzajnik właśnie w języku greckim. And there's a the in front of each member of the Trinity in the Greek. I w języku greckim jest właśnie taki rodzajnik określony przed każdą osobą Trójcy. So this is showing one God name. Więc jest tutaj mowa o jednym Bogu. Imię existing in three persons, the Father, the Son and the Holy Spirit. Istniejącym w trzech osobach, w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Okay, so let me give you one tip. Chcę dać wam jedną wskazówkę. When you share the gospel with people, kiedy dzielicie się Ewangelią z ludźmi, you need to make sure you actually share the gospel with them. Musicie upewnić się, że
faktycznie dzielicie się Ewangelią. I remember doing youth ministry in California. Pamiętam, kiedy służyłem w służbie młodzieżowej w Kalifornii. And we were in a small group with, I think it was junior hires. Byliśmy w małej grupie, to jakieś tam nastolatkowie. And one guy said, yeah, I shared the gospel this week. I jeden z nich mówi, tak, ja dzieliłem się Ewangelią w tym tygodniu. And I said, well, what happened? I zapytałem się, co się stało? He said, well, some of my friends were cussing. Niektórzy z moich przyjaciół przeklinali. And I told them Ephesians 4:29 and that they should stop cussing. I ja powiedziałem im, zacytowałem im fragment z Efezjan, rozdział 4, werset 29, że powinni przestać przeklinać. Telling people not to cuss. Więc mówienie ludziom, by nie przeklinali, is not the same as the gospel. To nie jest to samo, co powiedzenie im Ewangelii. There's a lot of things we could tell people about the Bible. Jest wiele rzeczy, które możemy powiedzieć ludziom na temat Biblii. Important things about the Bible. Jest wiele ważnych rzeczy, które możemy powiedzieć na temat Biblii. But what they need is the saving message of the gospel. Ale to, czego oni naprawdę potrzebują, to zbawcza moc Ewangelii. And there's not, you know, the one right way to present the gospel. Nie istnieje jeden właściwy sposób przedstawienia komuś Ewangelii. But one thing that I found helpful. Ale jedna rzecz, która dla mnie jest pomocna, is following kind of an outline in my head. To mieć w myślach pewien szkic, that I read in a book. który przeczytałem w jednej z książek. The gospel is the truth about God. Ewangelia jest prawdą na temat Boga. That he's the holy judge. Że jest on świętym sędzią. The gospel is the truth about man. Second point. Drugi punkt to to, że Ewangelia jest prawdą na temat człowieka. That he sinned against his holy God. Że on zgrzeszył przeciwko świętemu Bogu. And is guilty and accountable. Że jest on winny i odpowiada on. And because of his own sin is destined to hell. I przed Bogiem i z powodu swojego grzechu zmierza on ku piekłu. The gospel next is the truth about Christ. Następna, trzecia prawda o Ewangelii jest to, że Ewangelia jest o Chrystusie. That Christ is fully God and fully man. Że Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. That Christ lived the perfect life. Że Chrystus żył doskonałym życiem. That he died an atoning death. Że zmarł on odkupieńczą śmiercią. And that he rose again from the dead. I że zmartwychwstał z grobu. Defeating sin and death. Pokonując grzech i pokonując śmierć. Finally, the truth about your response. Ostatnią prawdą jest twoja odpowiedź. That God calls all men everywhere. Że Bóg wzywa wszystkich ludzi ze wszystkich miejsc, to repent of their sin, by pokutowali ze swojego grzechu, and to trust in Christ. I by ufali Chrystusowi. Now, I'm not saying you need to sit somebody down. Nie mówię o tym, żebyście usadzili kogoś na krześle, duct tape their mouth shut, żebyście zamknęli mu usta jakąś taśmą. Listen to my four-point sermon. I powiedzieli, słuchaj mojej Ewangelii czterech punktów o Ewangelii. But as you're ministering to someone, ale kiedy usługujesz komuś, trying to keep these four things in mind. Staraj się mieć w głowie te właśnie cztery punkty. So simple. God, man, Christ, response. Bóg, Chrystus, Bóg, człowiek, Chrystus i odpowiedź człowieka. Okay, and we don't really have time, but we could look at an example from Christ's life in John 4, or you can later today. W czwartym rozdziale Ewangelii Jana jest tam również przykład, którym możecie sobie na który możecie popatrzeć w domu. Teraz nie mamy na to czasu. Okay, so now what? You've got the guy, he got saved. Now what? He's saved. I'm just transitioning. So now let's say you've preached the gospel to somebody. Aha. Więc teraz przechodzimy do tego, że głosiłeś komuś Ewangelię, ktoś został zbawiony. He got saved. Ktoś został zbawiony. And then he was baptized. Ktoś został ochrzczony. And he's sitting there dripping from the baptismal, still wet. I ta osoba jest nadal mokra,
woda spływa z niego. And then you hand him a Bible. I dajesz mu Biblię. Say good luck, see you in heaven. I mówisz mu powodzenia, do zobaczenia w niebie. Of course not. No nie, w ten sposób nie postępujemy. Here's the next part of the Great Commission. Następna część wielkiego posłannictwa jest taka. These people need to be taught. Ci ludzie potrzebują być nauczani. So that means that disciples are teaching new disciples. Oznacza to, że uczniowie uczą nowych uczniów. Seems like ideally this would be somebody you shared the gospel with. Wygląda na to, że ideałem byłoby to, byś to ty jako osoba, która głosiła im Ewangelię, ich nauczała. But as we look at other examples in the New Testament, ale kiedy patrzymy na inne przykłady w Nowym Testamencie, it seems that people were also discipled by others that weren't part of that gospel proclamation. To widzimy, że inne osoby były nauczane przez innych ludzi, którzy nie uczestniczyły w tym pierwszym zwiastowaniu Ewangelii. For example, John Mark. Na przykład Jan Marek. John Mark was a traveling companion with Paul for a time. Jan Marek był towarzyszem podróży Pawła. And yet he was also a disciple of Peter. Ale również był on uczniem Piotra. So it seems very clear that he was influenced by both Peter and Paul. Więc widzimy tutaj wyraźnie, że był on zarówno nauczany przez Piotra, jak i przez Pawła. So it's okay for you to disciple somebody even if you weren't the person that led them to Christ. Więc jest to w porządku, jeśli nauczasz kogoś, któremu ktoś inny zwiastował wcześniej Ewangelię. But ideally, we see people come to Christ and we disciple those people that we led to Christ. Ale ideałem jest to, że komuś zwiastujemy Ewangelię, kto został zbawiony i później tą osobę nauczamy. So we teach these people. Nauczamy tych ludzi. And what is it that we teach them? Ale czego ich nauczamy? We teach them to observe all that Jesus commanded. Verse 20. Werset 20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Now listen. It doesn't say teach them all of the commands. Posłuchajcie. Nie ma tutaj mowy o tym, że uczcie ich wszystkich przykazań. It doesn't say teach them about the commands. Nie jest tutaj mowa ucz je na temat tych przykazań. It doesn't even say teach them about how important the commands are. Nie jest tutaj mowa ucz je, jak ważne są wszystkie przykazania. It says teach them to observe all that I have commanded. Ale jest tutaj napisane ucz je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Obey all that I have commanded you. Być posłusznym, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. And so we need to help people grow in the Lord. Potrzebujemy pomagać ludziom, by wzrastali w Panu. This is more than handing them a sheet of paper that has all the commands of Christ. Jest to coś więcej niż po prostu wręczenie im kartki, na której są wszystkie przykazania Jezusa. This is helping grow their knowledge of Christ. Jest to pomaganie, by wzrastali w poznaniu Chrystusa. And grow their understanding of what God commands them. By wzrastali w zrozumieniu wszystkiego, co Bóg od nich wymaga. And help them to know how to apply it in their lives. I by pomagać im, by stosować to wszystko w ich życiu. And this is where we can learn something from the life of Jesus. Jest to coś, czego możemy nauczyć się z życia Jezusa. First of all, Jesus lived his life with his disciples. Po pierwsze, Jezus żył w swoim życiu ze swoimi uczniami. We see in Mark chapter 3 verse 14. Widzimy w Marka werset rozdział 3 werset 13. Oh, I have the wrong reference here. Mam zły odnośnik. I have the right words written but the wrong reference. Mam dobre słowa, ale zły odnośnik. Well, you can just try to get the gist here. Mark something. I think it's chapter 5 something. Myślę, że to jest rozdział 5 albo coś takiego. Ale it says this, and he appointed 12. Jest tam napisane, że on wyznaczył 12, so that they might be with him,
aby oni mogli być z nim and he might send them out to preach. I by on mógł wysłać ich, by zwiastowali Ewangelię. Notice that Jesus appointed the 12 to be with him. Zauważcie, że Jezus wyznaczył 12, by byli z nim. And we see this throughout the gospel accounts. Widzimy to właśnie Ewangeliach. They must have learned so much by just watching how Jesus lived his life. Oni musieli się nauczyć tak wiele tylko poprzez obserwowanie życia Jezusa. How he answered accusations. Jak on odpowiadał na oskarżenia. How he had compassion for the lost. Jak miał on współczucie dla zgubionych. And no doubt, tons of other things. Bez wątpienia były tam po prostu wiele, wiele innych rzeczy. The time that he gave with his disciples, czas, który on poświęcił swoim uczniom, gave them opportunities to ask questions too. Ten czas dał im również możliwość zadawania pytań. And gave Jesus opportunities to rebuke them at times. Dawało to również Jezusowi czasami, by napominać tych uczniów. And what else do we see from Jesus' life? Co jeszcze widzimy w życiu Jezusa? He focused his time on training a few. On poświęcał swój czas, skupiał się na nauczaniu garstki ludzi. He easily could have had multitudes and multitudes of people always at his beck and call. On z łatwością mógłby mieć po prostu tam tłumy ludzi wokół siebie. But instead he focused his training primarily on 12 regular guys. He focused his training on just 12 guys. Ale on skupił się tylko na tych 12 mężczyznach. And we see that within the 12, Peter, James and John had even more exclusive time with Jesus. Ale widzimy, że w obrębie tej dwunastki Piotr, Jakub i Jan byli oni jeszcze specjalną, wyjątkową trójką w obrębie tej dwunastki. In fact, it's interesting as Jesus ascended to heaven. Interesujące jest to, że kiedy Jezus wstąpił do nieba, and there was the time of waiting for the promise of the Holy Spirit. Był to okres oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego. There weren't so many followers of Jesus. Nie było tam wielu naśladowców Jezusa. And it seems like there weren't so many followers of Jesus, but nie było wielu naśladowców Jezusa, ale he had invested himself in a few. Zainwestował on swoje życie w tej garstce, who can invest themselves in others, która może zainwestować siebie, swoje życie w innych ludziach, who in turn would invest themselves in others, którzy również będą mogli zainwestować swoje życie w jeszcze następnych ludziach. So that within the first century of the church, więc w pierwszym wieku istnienia Kościoła, the world was turned upside down. Świat został przewrócony do góry nogami. That was Jesus' method. To była metoda Jezusa. We also see that Jesus had certain times of formal instruction for his disciples. Widzimy również, że Jezus miał również czas takiego formalnego szkolenia dla swoich uczniów. And so, for example, the Sermon on the Mount. Na przykład kazanie na górze. So it's important for us with our disciples to entrust the truth of Scripture to them, of course. Więc ważne jest dla nas, byśmy nauczając swoich uczniów dawali im entrust Scripture truth to them. Byśmy dawali naszym uczniom prawdy Bożego Słowa. And finally we see that Jesus commissioned his disciples for certain tasks. Ostatecznie widzimy, że Jezus posłał swoich uczniów dla pewnych celów. He sent them out to do the work. On posłał ich, by oni czynili te dzieło. So we also should be helping our disciples to serve the Lord too. Więc my również powinniśmy pomagać naszym uczniom, by również służyli Panu. That's part of the training process. Jako część tego procesu szkolenia. Have you ever worked a new job before? Czy kiedykolwiek pracowaliście w nowej pracy? The first thing they do is they have you just watch somebody. Pierwszą rzeczą, o którą cię proszą, to obserwuj, jak ktoś inny pracuje. You're looking over their shoulder as they're writing an email. Więc tak zerkasz i patrzysz, jak oni tam piszą tego e-maila.
You're listening to how they talk to the customer on the phone. Przysłuchujesz się, jak oni rozmawiają z klientem przez telefon. And then eventually it switches a little bit. Następnym krokiem to trochę się zamienia. And the trainee has somebody over his shoulder watching him as he types the email. Ten, który jest szkolony, on zaczyna pisać e-mail, ale tutaj bardziej doświadczona osoba obserwuje, jak on wykonuje te zadanie. It's the process of training. To jest właśnie proces tego szkolenia. Okay. So we've learned so much about the Great Commission. Więc tak dużo dowiedzieliśmy się na temat tego wielkiego posłannictwa. Yet there's one final thing is a comfort for us. Ale jest jedna ostatnia rzecz, która jest dla nas takim pocieszeniem. It's an intimidating thing, isn't it? Jest to taka trochę straszna rzecz, nieprawdaż? To be used by the Lord this way. By być używanym przez Boga w ten sposób. To give the gospel to the lost. By dawać Ewangelię zgubionym. Sorry. To pour your life into new believers. By przelewać swoje życie dla nowych wierzących. And for some people even leaving their homeland to go do that. Niektórzy nawet opuszczają swój kraj rodzinny, by to czynić. Hasn't been so hard for Christine and I. Nie było to takie trudne dla Krystyna i dla mnie. Because you guys have made it so easy for us, so thank you. Bo wy pomogliście, że było to dla nas o wiele łatwiejsze. But just imagine 200 years ago. Ale wyobraźcie sobie 200 lat temu. Imagine a missionary on the sailboat. Wyobraźcie sobie misjonarza, który płynie łódką. Waving goodbye to his family. Macha na do widzenia swojej rodzinie. They shrink more and more in the distance. I ta łódka zmniejsza się w miarę odległości. The stores that they knew. Historie, które znali. Or like the sklepy that they knew. Sklepy, które znali. The culture that they knew. Tą kulturę, którą znali. The friends that they had, przyjaciół, których mieli, is all fading into the distance. Wszystko znika w odległości. And they turn their eye the other direction on the ship. I oni zwracają się ku kierunkowi łódki. And eventually they'll see a whole new land with no believers. Tam, gdzie zmierza łódka i widzą i ostatecznie zobaczą nową ziemię, zupełnie nowych ludzi. And they have this great comfort from the Lord Jesus. I oni mają to wielkie pocieszenie od Pana Jezusa. As the last point, believe the promise of the Great Commission. Więc ostatni punkt to taki, że wierz w obietnicę wielkiego posłannictwa. Jesus promises, I am with you always. Jezus obiecuje, jestem z wami zawsze. To the end of the age. Matthew 28:20. Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. It's a great promise that we have from the Lord. Jest to wielka obietnica, którą mamy od Pana. At the beginning of Matthew, Jesus is Emmanuel, God with us. Więc na początku Ewangelii Mateusza Jezus jest Emanuelem, Bogiem z nami. And at the end he promises his presence still. I na końcu tej księgi Jezus obiecuje swoją obecność, że będzie z nami. And so we have that hope too, as we cross the street. Więc my również mamy tę samą nadzieję, kiedy przechodzimy przez ulicę. To tell our neighbor about the Lord. By powiedzieć naszemu sąsiadowi o Panu Jezusie. Christ is with us. Chrystus jest z nami. When you start to tell your coworker about the gospel at lunch. Kiedy przy obiedzie opowiadasz swojemu współpracownikowi na temat Ewangelii. Christ is with us. Chrystus jest wtedy z nami. And when you pour your life into a new believer. Kiedy przelewasz swoje życie dla nowego wierzącego. With all their struggles. Który zmaga się z wszelkimi zmaganiami. And with all their complications. Z życiem, które może być bardzo skomplikowane. Christ is with us. Chrystus jest z nami. Co tu robicie? Co my robimy? What are you doing? What are we doing? May it be that by God's grace, niech
dzięki Bożej łasce that we are faithful to make disciples, będziemy wierni, by czynić innych ludzi uczniami, until we go to him, aż my przyjdziemy do Niego, or he comes to get us. Albo kiedy On przyjdzie po nas.